Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken, a to kolejny odcinek z Eurotrack Simulatora, który będzie takim bardzo szybkim poradnikiem, bardzo szybkim protipem, jak kupować garaże. Jeszcze zdradzę ci pewną ciekawostkę dotyczącą garaży, którą widz napisał w komentarzu. Dziękuję za ten komentarz. Faktycznie warto, myślę, że się z wami tym podzielić, bo jest to bardzo ważne. Słuchajcie. Na początku, bo mówimy oczywiście o poradniku dla osób początkujących, tak? I tytuł jest dlatego, jak kupować garaże. Jak widzicie u mnie, jest już taka zakładka na obecnie 15 levelu. Przed chwilą, przed odcinkiem, dwa kursy z kolegą zrobiłem w konwoju, no i tak sobie wbiłem jeden level. Wszystko spoko. Tu mogę wam zresztą zdolności pokazać, bo śledzicie to. Długodystansowca sobie o jedno oczko dałem więcej. Stan konta w tej chwili mój wygląda tak, no i jeśli chodzi o garaże, mam kupione dwa garaże i zaraz wam powiem pewien protip odnośnie tego, bo to faktycznie jest dosyć ważne, szczególnie na początku, mówimy na początku, gdzie te pieniądze są bardzo ważne, jest bardzo istotna rzecz, więc nie możecie zrobić zakup garażu. No ale jak sam komunikat wyskakuje, kup więcej garaży na mapie, aby uzyskać do okna, więc tak, będziecie mogli te garaże kupić, ale jest to ta sama sytuacja jak z zakupem ciężarówek, gdzie żeby kupować ciężarówki online, musicie udać się do salonu i tu jest ta sama sytuacja, musicie znaleźć garaż na mapie. Ja w tej chwili akurat skończyłem kurs w Amsterdamie i na tym przykładzie kupię sobie garaż w Amsterdamie i wam pokażę, jak to wygląda. Czyli znajdujecie sobie na mapie ten taki domek, często jest to domek i pokazuje obok parking, może też być stacja benzynowa, to zależy. Jak widzicie u mnie to jest kilometr w lewo, także podjeżdżam sobie ciężarówką do tego garażu, który na ten moment jeszcze nie jest moim garażem. Jak widzicie, tutaj mam na mapie zaznaczone, więc muszę podjechać realnie do tego garażu. Możecie jechać tak na oko według nawigacji, a możecie sobie po prostu na nawigacji to zaznaczyć. Zobaczcie, podjeżdżam, to jest garaż i tu jest takie E, jak euro, co oznacza oczywiście nic innego jak zakup. Wciskacie sobie Enter i możecie kupić ten garaż. Garaż jest już nasz, także super. Nie pozostaje mi nic innego, jak za chwilę kupić ciężarówki. No ale nie wiem, czy to tutaj można, bo chyba kupiliśmy na początku ten garaż mały. I też chcę wam właśnie coś, moi drodzy, pokazać. Tak, mam garaż kupiony na trzy sloty, że tak powiem, na trzech kierowców. I tutaj widz zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Kupiliśmy, moi drodzy, ten garaż za jakieś tam pieniądze, tak? To było chyba, jak dobrze pamiętam, 600 tysięcy tam z hakiem. I teraz, jeżeli byśmy ten garaż chcieli ulepszyć, ja mam nadzieję, że jak kliknę, to mi od razu nie ulepszy. Dobrze. I zmierzam do tego, że jeżeli będę chciał ten garaż ulepszyć za te, powiedzmy, 460 tysięcy, to się nie opłaca. Szczególnie mówimy oczywiście o efekcie tym początkowym, gdzie wyliczycie każde pieniądze. Bo lepiej będzie podjechać do innego garażu i kupić kolejny garaż. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli za te 400 tysięcy ulepszycie ten garaż do 5 slotów, czyli będziecie mieli 5 kierowców, kiedy kupicie kolejny garaż, łącznie będziecie mieli ich 6, bo w tym będziecie mieli 3 i w następnym również będziecie mieli 3. Także wydaje mi się ta opcja o wiele lepsza, żeby kupić dwa garaże, a później jak wam się firma rozwinie, ja tutaj do menu bym chciał dostać w ogóle, żeby od razu pracownika zatrudnić i kupić z jedną ciężarówkę chociaż. Także wydaje mi się, no tu agencja nieruchomości i teraz chyba jak widzimy, to jest trzeci garaż, który kupiłem stacjonarnie. Jak widzicie, odblokował mi się zakup garażu tutaj, czyli 3 garaże musicie kupić. Kiedy wchodzicie zakup garażu na zielono, czyli mamy w Amsterdamie garaż, mamy w Poznaniu, mamy Norymbergi, mógłbym kupić, nie wiem, strzelam, na przykład w Londynie. Oczywiście nie chcę go w tej chwili kupować, natomiast mógłbym kupić kolejny garaż, oczywiście nie mam tylu pieniędzy, więc garaż na 3 sloty kosztuje 834 tysiące, to jest ta dokładna cena. Wcześniej troszkę się pomyliłem o 100 tysięcy, także już to prostuję, tutaj cena jest ewidentnie pokazana. Ale jeżeli byście chcieli kupić duży, to zobaczcie, 1 300 000 musicie zapłacić, czyli
No na początku jest to mniej opłacalne, tak? Na początku jest to mniej opłacalne, wydaje mi się, musielibyście to przeliczyć, bo to wtedy wychodzi za jednego kierowcę 200 tysięcy. Tak by można to, nawet nie 200 tysięcy, 250 ponad za jednego kierowca. Także ja w tej chwili nic innego nie zrobię, jak po prostu zakupię sobie ciężarówkę i nie będzie ona używaną ciężarówką, ale odcinek odnośnie ciężarówek jak najbardziej macie. Ja już tutaj też mogę ciężarówki sobie kupić online i tutaj wybrać konfigurację mojej floty. Mam taką ciężarówkę wybraną dla pracowników, no tak na styk, no ale powiedzmy, że spłaciłem kredyt, więc w najgorszym wypadku, moi drodzy, wrócę do tego kredytu, bo tak, robiłem kursy, słuchajcie, już wam pokazuję i spłaciłem kompletnie wszystkie kredyty, nie mam żadnego kredytu, a myślę, że i to też taka informacja odnośnie tego rozwoju, bo ja to mówiłem w poradniku i również był taki komentarz i może ja tego nie sprecyzowałem w tamtym odcinku, co miałem na myśli. Więc tutaj, skoro to dotyczy zakupu garażu, po części zakupu ciężarówek, to też powtórzę to, co mówiłem w tym poradniku dosyć już dawno temu nagranym. Miałem oczywiście na myśli to, że jeśli zaczynacie, levelujcie swoje konto, róbcie kursy na szybkich zleceniach, nie bierzcie kredytu, żeby sobie kupić ciężarówkę i o to mi chodziło, że nie warto brać kredytu na początkowym etapie. Ale jeśli zrobicie już powiedzmy te 20 kursów czy 15, będziecie mieli pierwszy garaż, pierwszych kierowców, to wiadomo, że żeby tym kierowcom kupić ciężarówki, kredyt jak najbardziej się opłaca, bo ta rata, zobaczcie, ta rata, która będzie 20 tam chyba tysięcy, 27 tysięcy dziennie, ci kierowcy na to zarobią. Także ja sobie w tym momencie, zobaczcie, kredyt jak najbardziej wziąłem, żeby nie było, że jestem tutaj hipokrytą. I w tym momencie mogę sobie jeszcze dwie ciężarówki, moi drodzy, dokupić. No u mnie to będą Volvo, bo jakoś tak wychodzą mi najtaniej, jakoś najbardziej mi pasują. Zobaczcie, normalnie za to Volvo byśmy tyle płacili, a przez to, że ja mam troszkę ulepszone dla pracowników, no jest troszkę droższe, no ale nie będziemy tutaj jakby z tego powodu też płakali. Wiadomo, mógłbym kupić w najprostszej wersji, później ulepszać, robić kopiowanie jakby tych wszystkich ustawień, bo też tak można zrobić, ale ja już jestem na tym etapie, gdzie mam ten trzeci garaż i no, nie chcę mówić, że stać mnie na to, bo łatwo te pieniądze jest przetracić, ale no, już tak powoli mogę sobie to, że tak powiem, kolekcjonować według własnej floty. No i przy zatrudnianiu pracowników tutaj się nic nie zmienia. Zawsze warto patrzeć, żeby któryś z tych kierowców lub pani kierowca miał chociaż najlepiej dwa długodystansowce. No tutaj niestety żaden z nich nie ma dwóch rank, no to weźmiemy pierwszego z brzegu, który ma tutaj też ekologiczną jazdę, która nam troszkę pomoże. No i zobaczcie, w ten oto sposób, kupując garaż, żeby nagrać wam odcinek, zatrudniłem trzech kierowców, kupiłem trzy ciężarówki. Zawsze patrzę w pierwszej kolejności na pracowników, niezależnie jakby mieli fajnie inne rangi, zawsze jednak w pierwszej kolejności patrzę na tych, którzy chociaż jednego długodystansowca mają, no bo jest to dosyć istotne. No ten ma tutaj więcej. Oczywiście cała reszta też jest ważna, jak ma więcej umiejętności dodatkowo, to też super. Czyli następnym krokiem, który ja w tej chwili bym, moi drodzy, zrobił, to będzie to, że jak troszkę ci kierowcy na siebie zarobią, oczywiście naczepy również trzeba im kupić, pamiętajcie, bo to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, więc jeszcze kupić do tego naczepy. Ja zazwyczaj, jeżeli mam ograniczony budżet, to kupuję tą najprostszą firankę, ale tu może zrobimy tak, że kupimy dwie firanki, jeśli nam zostanie, to trzecią naczepę, jaką damy, będzie to naczepa niskopodłogowa, bo na niej są największe zarobki. Jest najlepsza. Tylko no, myślę, że finansowo się powinniśmy ogarnąć z tym. Chyba na styk, moi drodzy, się powinniśmy z tym ogarnąć. No, 256, a 261. Także już jest jeden kurs, słuchajcie, przede mną, niskopodłogowa. Później te naczepy można oczywiście też konfigurować, ale o tym nagram może osobny odcinek, w którym wam pokażę, jak kopiować tutaj to, żeby ta cała flota miała ten sam, powiedzmy, czy to wygląd, czy te same silniki, żeby były w samochodach, i tak samo dotyczy to też konfigurowania naczep. Ale to nie jest tematem tego odcinka, więc podsumowując na zakończenie,
żebyście mogli kupić garaż tutaj już w taki sposób na mapie, o, że sobie wybieracie i kupujecie, cyk, musicie kupić 3 garaże w sposób stacjonarny, czyli znaleźć je na mapie jako ten domek. Jeszcze tu mogę wam na mapie pokazać. Jest to w ten sposób zazwyczaj, zobaczcie, oznaczone jako taki domek. Tu często jest jakieś łóżko obok tego, no bo tutaj możecie się przespać, a niektóre w innych miastach garaże, nie wiem, czy przypadkiem nie jest to w Berlinie, możemy znaleźć, nie mam w Berlinie garażu, zobaczcie, mamy znaki zapytania, bo jeszcze czegoś nie odkryłem, mamy mechanika i już widzimy, że obok mechanika mamy garaż z łóżkiem, a często też tam znajduje się stacja benzynowa, taka wasza własna, prywatna stacja, że w garażu możecie sobie od razu ciężarówkę zatankować, czy pracownicy również mogą zatankować, ale na to nie macie wpływu, z tego co zauważyłem, nie ma takiej opcji jakby dodatkowej do dokupienia, że ta stacja jest, to jest jakoś tam chyba losowo w danych miejscach zrobione, nie jest to w każdym garażu, że ta stacja benzynowa jest umieszczona. Także w tym momencie, bo poniekąd no, ta seria, którą wam pokazuję, poradnik poradnikiem, ale seria, którą wam pokazuję również, jest serią troszkę gameplayową, więc w tym momencie mogę wam pokazać, że już pracowników mamy całkiem sporo, jest ich 13 i tym oczywiście w tej chwili, po zatrudnieniu w nowym garażu nowego pracownika, pierwsze co ustawiamy długodystansowca, po to, żeby chociaż na ten trzeci level, do czwartego najlepiej, aby im to weszło, żeby mogli takie kursy po 1000 km robić. No a wiadomo, później też i delikatny ładunek, czy ładunek o wysokiej wartości, bo to też jest ważne dla waszych zarobków. Także to tyle. Nie wiem, dlaczego ja jestem oczywiście tutaj na minusie, bo auta nie uszkodziłem. Z kolegą zrobiłem bardzo dwa fajne kursy w konwojach. Zarobiłem na nich dosyć sporo, bo chyba kursy były po 160 tysięcy, jak dobrze pamiętam. A pokazuje mnie na minusie. No ale widocznie wcześniej jakieś straty musiałem mocne spowodować. Ale to już nie pamiętam, bo coś może nagrywałem też dla was. Coś tam musiało się wydarzyć. To tyle, jeśli chodzi o konkretnie zakupy garażu i wszystko, co stricte z tym związane. A myślę, że jeszcze będzie odcinek, w którym śmiało wam powiem odnośnie tutaj naczepczy. Jeżeli macie jakieś pytania, to też śmiało piszcie w komentarzach. Z miłą chęcią taki odcinek nagram. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, czy udostępnisz tę serię osobom interesującym się Eurotrackiem. To zawsze motywuje i będę bardzo, bardzo wdzięczny za pomoc. A tymczasem trzymaj się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!